12 grudnia po raz kolejny rozegrany został w Luboniu turniej szachowy. Tym razem sympatycy królewskiej gry spotkali się na świątecznych zmaganiach w Bibliotece Miejskiej. Przy stolikach zasiadło 16 zawodników, w tym dwie panie. Cieszy fakt, że w rozgrywanym równolegle turnieju uczniów szkół podstawowych rywalizowała grupa 5 osób. Świąteczny turniej szachowy odbył się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Luboń Dariusza Szmyta. Turniej szachowy organizowany jest w Luboniu po raz trzeci. Tym razem jest to świąteczny luboński turniej szachowy. Turnieje te cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Widzimy nowe twarze, co nas bardzo cieszy. W tym roku, znaczy nie w tym roku, tylko tym razem startuje 29 osób. Są dwie grupy. Podzieliliśmy grupę na osoby starsze od 14 roku życia i dzieci z podstawówki. Wyszliśmy z takiego założenia, iż dzieci trzeba jednak wyodrębnić, żeby nie zniechęcać ich, bo ze starszymi bywało tak, że przegrywali, a chcemy tutaj propagować ideę gry w szachy właśnie wśród młodych ludzi. Ponieważ po raz kolejny w turnieju. Bardzo się, że po raz kolejny możemy się spotkać w takim gronie na turnieju. Poprzedni raz miła atmosfera, zdrowa rywalizacja, także mam nadzieję, że i dzisiaj będzie podobnie. Także wszystkim życzę dobrej gry. Po prostu to jest miła atmosfera w Luboniu, w ogóle po raz organizowane są to turnieje i fajnie jest po prostu pograć sobie w szachy. Rozumiem, że życzy pan znowu zwycięstwa. No nie wiem, jak to wyjdzie po prostu. No nie mogę po prostu, jeżeli nie znam, jacy zawodnicy będą grać. Może są silniejsi zawodnicy i wszystko jest możliwe. Halo. Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w tym turnieju? No chcę, nie wiem, jakby trochę lepiej grać. No, im więcej gram, tym się uczę też. A w stylu, jak długo grasz? Gram dlatego, że pani od WF-u wzięła mnie na turniej. No i chcę grać w klubie. I jeździć na turnieje też, no nie wiem. A od dawna grasz w szachy? No tak w sumie 2 miesiące temu zaczęłam znowu, bo w podstawówce grałam. Tak sobie, w szkole. Wziąłeś udział w turnieju? Nie wiem, lubię w ogóle grać w szachy. Lubisz grać w szachy? Tak. Od dawna grasz w szachy? 2 lata, prawie 3. Masz jakieś sukcesy na koncie? Znaczy mam kilka medali, 2 medale i 1 puchar. A gdzie zdobyłeś te 2 medale? Jeden medal w klubie Orbita, drugi w moim klubie, a puchar w innym klubie szachowym za drugie miejsce. Zdaję. Nagrasz szachy? Od 2 lat. Masz jakieś sukcesy na koncie? Tak, jedno, drugie miejsce w moim klubie i 5 medali. W zmaganiach szachowych najlepszym okazał się Sławomir Ziemkowski, który pokonał ostatniego triumfatora turnieju Józefa Królikowskiego. Trzecie miejsce należało do Adriana Michalaka. Wśród naszych najmłodszych szachistów najlepszymi okazali się 11-letni Patryk Królikiewicz, który zajął 1. miejsce, Szymon Schmidt, który uplasował się na 2. pozycji oraz Agnieszka Grześkowiak i Mateusz Pałczyński, którzy ex aequo zajęli 3. miejsce. Wielkie słowa uznania za walkę należą się również 9-letniemu Antoniemu Krzyżaniakowi. Czy spodziewał się pan tej wygranej? Nie, nie spodziewałem się. No, ale grałem tak, żeby wygrać po prostu. A jak długo pan grał? Już dobre 10 lat. Czy jakieś zwycięstwa na koniec? Nie, nie. Takie tam sporadyczne, jakieś takie dobre partie, ale żebym wygrał coś, to nie. A co pana podkusiło, żeby tutaj przyjść na ten... Co mnie podkusiło? Pałałem rządzą rewanżu. O, w ten sposób powiem. Tak, już rozpoczęliśmy w tym roku. Rozpoczniemy klubem. Od stycznia zawiązuje się klub. No i 2 razy w roku spotykamy się na turnieju. Turniej dzięki sympatycznej atmosferze, mocnej obsadzie i atrakcyjnym nagrodom pozostanie w pamięci wszystkich uczestników i kibiców. Warto zaznaczyć, iż nie tylko turnieje szachowe wpisały się na stałe w kalendarz lubońskich imprez. Już od 11 stycznia 2010 roku w Bibliotece Miejskiej swoją działalność rozpocznie klub szachowy. Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek pomiędzy godziną 18 a 20 pod czujnym okiem sędziego klasy międzynarodowej Janusza Wody. Izabela Chodorowska, eluboń.pl